No i mamy po 10 odcinku Carnival Row. No, zaczęła się rewolucja na Carnival. Nowy świt zaczął wybijać rozjuszony tłum, który wkroczył do dzielnicy. No a Philo połapał się, że Sparas ma zamiar wykończyć parlament podczas obrad. Tylko do tego było potrzebne zebranie wszystkich deputowanych. Udaje mu się w ostatniej chwili odciągnąć Sparasa, poobijać go. No i Sparas postanawia wykończyć naszą czarownicę i rusza do Carnival Row. Tutaj, gdy do niej przybywa, powstrzymuje ją nasz przyjaciel Wilkołak. No ale niestety Sparas jest silniejszy. W drugiej kolejności na ratunek przybywa nasza główna Pixa, która również obrywa. No, na samym końcu Philo, no, który też dostaje porządnie po głowie, ale na szczęście ubija Sparasa. Żeby było śmieszniej, odciąga go na środek placu, gdzie trwa, można powiedzieć, rzeź idiotów, co zaatakowali. No i udowadnia, że niestety, ale rewolucja się nie udała. No, terroryści postanawiają się ewakuować. Nasza przywódczyni rewolucji okazuje się być tchórzem. Woli sobie podciąć gardło niż trafić do więzienia. Bawi się w Zbawiciela. Myśli może, że będzie dla nich duchowym przywódcą. Zastanawiamy tylko jedno, co się dzieje w jej dawnej ojczyźnie bez jej nadzoru. Podejrzewam, że wszystko klęku, bo prowadzi to naprawdę czysto komunistycznie. No, gdy wydaje się, że jest wszystko w porządku, Philo dostaje strzał w plecy. Na szczęście oponent traci głowę. No i tutaj można by serial zamknąć, ale dostajemy jeszcze, co się dzieje po paru miesiącach, po wielu miesiącach. Nasz parlamentarzysta wraca do swojej aktorskiej trupy i przedstawienia prowadzi. Odpowiada mu emerytura. Philo ostro przemawia w parlamencie, pokazując, że nie mają zamiaru się zmieniać. Natomiast nasza Pixa z czarownicą biorą ślub w swojej ojczyźnie. I w ten sposób właśnie nasz kochany Amazon kolejny raz uwydatnia poprawność polityczną. Wszędzie muszą wcisnąć i kopnąć w twarz człowieka, żeby mu pokazać, że serial, który no był fajny, no na sam koniec nawet mnie to wkurzyło, bo rozumie, że się kochają i ten, ale nie trzeba pokazywać już tego weseliska, bo to akurat jest najmniej ważne w tej całej historii. Dla mnie najfajniejszym zakończeniem jest właśnie koniec Philo, no, który nie wie jeszcze, co będzie robił, ale na pewno coś fajnego. Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do następnego, hej.